Pożycz, przeczytaj, oddaj. Znajdź następną pozycję książkową, tylko czytaj proszę. Apelują szczególnie do młodzieży, bibliotekarze. Ze swojej pracy są rozliczani, a ci, którzy wykonują ją dobrze, nagradzani. Tak jest w przypadku Biblioteki Gminnej w poczesnej, która po raz kolejny stanęła na wysokości zadania. Zajęliśmy pierwsze miejsce spośród swoich odpowiedników w pozostałych 15 gminach z powiatu Częstochowskiego. W rankingu brane było pod uwagę przede wszystkim wielkość i stan księgozbioru, zakup nowości czytelniczych, czy chociażby współpraca z samorządem gminy. W tym przypadku naszym samorządem, gminy Poczesna. O ile w ubiegłych latach zawsze taki ranking był przekazywany drogą podczas konferencji prasowej, w tym roku. Yy, otrzymaliśmy wyniki rankingu pocztą elektroniczną. Ponowne zajęcie pierwszego miejsca na pewno dla nas było, na pewno nas ucieszyło i było nobilitacją oraz motywacją do dalszej pracy. Nie byłoby nagród, gdyby nie inwestycje Urzędu Gminy w Poczesnej, który z środków budżetowych stara się finansować zarówno zakup książek, remonty, jak i wyposażenie biblioteki, ale także, gdyby nie codzienna praca, bibliotekarzy. Mamy przede wszystkim dużo akcji, które, które przyciągają młodych czytelników i mamy to szczęście, że jesteśmy w jednym budynku z Gminnym Centrum Kultury i Informacji Rekreacji w poczesnej. Z tego względu, że odbywają się tu zajęcia taneczne, wokalne, przychodzą tutaj rodzice ze swoimi dziećmi, to zawsze po takich zajęciach staramy się przyciągnąć dzieciaki i młodzież, żeby przyszły, zapoznały się z księgozbiorem. Prowadzimy również wiele akcji takich ogólnopolskich, m.in. mała książka Wielki Człowiek, gdzie każde dziecko przychodząc tutaj dostaje czytankę. Mamy różnego rodzaju konkursy, dyplomy rozdajemy, przyciągamy ich przede wszystkim lekcjami bibliotecznymi. Te lekcje biblioteczne, które się odbywają, to jest dzięki temu, że mamy współpracę bardzo dobrą ze szkołami. Chcę również powiedzieć, że też mamy spotkania autorskie. Spotkania autorskie organizujemy zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dla osób dorosłych.